Teraz przyszła pora na pytania między Państwem, pytania zadawane wzajemnie. Jako pierwszy wybiera adresata i zadaje pytanie pan Marcin Poręba. Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić się do przedstawiciela partii Korwin z pytaniem. Jak lider tego ugrupowania stwierdza, że większość Polaków to idioci, którzy nawet nie potrafią dobrze przeczytać rozkładu jazdy autobusów. W takim razie kto będzie wybierał to ugrupowanie? To jako jedno pytanie, a drugie pytanie... Ale zadajemy jedno pytanie tak, do jednej osoby. Ono jest bardzo silnie ze sobą powiązane. W takim wypadku jak ma się postulat pana Korwina do tego, aby całej rzeszy Polaków wydawać broń bez jakiegoś tam większego problemu, tak? Żeby każdy Polak mógł posiadać tę broń w kontekście właśnie tych idiotów. Dziękuję. No to spróbuję odpowiedzieć. Oczywiście to, co pan Janusz Korwin-Mikke mówi, to należałoby zapytać pana Janusza Korwina-Mikke, najlepiej by na to odpowiedział. Zresztą wystarczy posłuchać jego całej wypowiedzi, to jasno wynika z kontekstu. Natomiast ja powiem w ten sposób. To właśnie dzisiejsi rządzący pokazują, że naród jest głupi. To nie Janusz Korwin-Mikke. Rządzący robią takie ustawy, żeby Polak nie mógł nic zrobić we własnym zakresie. Hamuje się przedsiębiorczość, hamuje się inicjatywy prywatne, hamuje się biznes mały, zabija się podatkami wszystkie małe inicjatywy. Człowiek nie może, tak jak tutaj wcześniej koledzy wspomnieli, nie wiem, oscypka sprzedać, żeby nie mieć odpowiedniej ilości certyfikatów. Z bronią. Proszę pana, wystarczy zobaczyć na jedną prostą rzecz. Tutaj chodzi bardziej o obronę konieczną. Jeżeli ktoś wejdzie do pana do domu, z jakiś bandyta chce pana zabić, jak pan mu zrobi krzywdę, to pan jest winien. Tu o to chodzi głównie. A poza tym jedną rzecz trzeba zobaczyć. W programie wszędzie jest napisane, że ludziom psychicznie zdrowym. W dzisiejszych czasach jest to ciężko stwierdzić, bo większość ludzi po prostu ma depresję i różne inne schorzenia, między innymi spowodowane gospodarką, między innymi też zawinione przez rząd PO. Tutaj nie oszukujmy się. Proszę Państwa, zacznijmy budować normalność od podstaw, a nie od takich rzeczy, żeby właśnie, nie wiem, komu broń, komu nie broń. Bo jak tak będzie dalej, to ludzie sami z głodu poumierają albo wyjadą za granicę tam, gdzie można broń kupić legalnie i wcale nie będą tych przepisów potrzebować. Prawda? Ja myślę, że przede wszystkim musimy się skupić na Polakach. To jest najważniejsze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan Maciej Rogusz, Ruch Kukiz 15. Jedno pytanie do jednego kandydata. Oczywiście zadam jedno pytanie, a to pytanie skieruję do kolegi obok, do partii Nowoczesna. Proszę pana, w waszym programie jest wprowadzenie jednej stawki VAT w wysokości 16% na wszystkie towary. Oznacza to podniesienie stawki VAT dwukrotnie na produkty pierwszej potrzeby, to znaczy żywność na przykład. Ale jednocześnie jest to obniżenie stawki na pozostałe produkty, czyli dobra luksusowe. Proszę pana, mam do pana takie pytanie, dlaczego faworyzujecie ludzi najbogatszych, nie dostrzegając tych najbiedniejszych? Atakujecie także KRUS. Proszę o odpowiedź. Odpowiadam i tłumaczę. Jeżeli chodzi o równą stawkę VAT, tak naprawdę to nie jest tak, że te produkty w tej cenie jest na przykład w cenie, o co pan pytał? O żywność. O żywność, tak? Jest na przykład zawarty transport, który ma 23% i ta żywność będzie tania. Wyrównanie stawki VAT do 16% spowoduje, że w budżecie państwa ściągalność będzie o 15 miliardów złotych większa podatku VAT. Skierujemy pomoc socjalną do grupy 15-20%, którą dotyczy ta uciążliwość. I teraz tak, pomoc socjalna w Polsce jest nierówno dzielona. To jest tak, jak pani Szydło obiecuje 500 zł na drugie i trzecie dziecko dla wszystkich, to jest niesprawiedliwe. My konkretne pieniądze chcemy przeznaczyć dla tych 15-20%, które naprawdę potrzebują pomocy. I nie farmy gotówki. Będzie to pomoc jako bony edukacyjne, bo tak naprawdę państwo powinno wyrównywać szanse i tym najbiedniejszym osobom pokazywać, jak może wyglądać lepsze życie.
Nam zależy na to, żeby ten dzieciak dostał wyjazd na wakacje, żeby dostał książkę, żeby dostał kurs angielskiego i miał szansę, bo jedyną dziedziczną chorobą to jest bieda. I ktoś, jeżeli się urodził w biedzie, to potem ma, nie może zobaczyć tego lepszego świata. I my musimy mu wyrównać tą szansę. Dziękuję bardzo. Proszę nie odkładać mikrofonu, bo teraz pańska kolejna zadanie pytania. Czy pan podtrzymuje poprzednie zadane już pytanie do pani Belskiej? Byłoby za łatwo. To ja, proszę wybrać. Ja się zastanawiam, czy zadać panu z Korwina, czy... Wie pan, że pana szef był na KRUS-ie. Czy uważa pan, że to jest sprawiedliwe? Mam mikrofon. Proszę państwa, właśnie chodzi o to, że jeżeli po prostu prawo umożliwia, głupie prawo umożliwia dzielenie ludzi na tych lepszych i na gorszych. Ja dzisiaj przed debatą dowiedziałem się, że ubezpieczenie społeczne w przypadku KRUS-u kosztuje chyba za 3 miesiące. Zdrowotne, przepraszam, kosztuje chyba złotówkę za 3 miesiące, a w ZUS-ie ja płacę 288 zł. Proszę Czyli państwa, dopuszcza pan taką możliwość, że można kombinować, jak jest szansa, tak? A ile pytań mam z miejsc zadanych? Proszę mi pytanie dać, proszę, do jednego proszę kandydata. Nie dopuszczamy debaty. Oczywiście. Proszę państwa, przede wszystkim prawo musi być równe dla ludzi. Przede wszystkim prawo musi być proste, jasne, musi tworzyć otwarte możliwości. Nie może być tak, że po prostu człowiek kombinuje. W dzisiejszych czasach we wszystkim możemy szukać, tak? Auto z kratką, z takim bagażnikiem, tu można VAT odliczyć, tam nie można VAT odliczyć. Proszę państwa, to są przepisy, które po prostu powodują korupcję na każdym jednym kroku. My tutaj patrzmy na to, ale kto to robi? To pan Janusz Korwin-Mikke tę ustawę zrobił? Nie. Proszę państwa, to zrobili ludzie z PSL-u, to zrobili ludzie kiedyś po to, żeby zyskać wyborców i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest po prostu źle, że ZUS czy KRUS jest niski. Nie, ja mówię, że nie może być tak, że ktoś płaci horrendalne pieniądze, zarabiając 500 zł, płaci ponad 1000 zł ZUS-u i nikogo nie interesuje, skąd te pieniądze weźmie, a drugi człowiek po prostu będzie za pół darmo żył. Ja sam czekam w sumie 34 miesiące na rehabilitację. Tak to wygląda w Polsce. Dzisiaj my musimy się skupić nad tym, żeby to prawo uprościć. Nie będzie takich absurdów, bo te absurdy są wszędzie i to jest zupełnie legalne, żeby było śmiesznie. O. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Belska. Ja mam pytanie do przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Dość proste pytanie. Panie Marcinie, kobiety w polityce, potrzebne czy niepotrzebne? Powinny być twarde, jak to mówią, okute i obute w beton, czy powinny jednak swoją delikatnością załatwiać niektóre problemy? Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że takie pytanie zostało zadane. Gdyż ja jestem właśnie bardzo skoncentrowany na tym, aby polityka była lepsza, aby państwo było coraz bardziej doskonałe. A to możemy osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki kobietom w polityce. Także dlatego, że drodzy państwo, zobaczmy w tej chwili. Polityka to przede wszystkim domena mężczyzn. I dlatego ona jest tak brudna, tak skażona nie tyle emocjami negatywnymi oczywiście, ale pewnymi interesami pewnych grup, które właśnie między innymi reprezentują mężczyźni. Kobieta zawsze wnosi, nie tylko do polityki, ale do różnych, w różne obszary, właśnie ten spokój, wnosi urok. Kobieta jest bardziej pilna, bardziej sumienna, bardziej odpowiedzialna niż mężczyźni. Dlatego ja jestem za tym jak najbardziej, aby jak najwięcej było kobiet w polityce. Natomiast nie jestem za parytetami. Nie jestem za parytetami, bo to jest sztuczne wpychanie kobiet na listy. Jeżeli kobieta ma ochotę, ma zdolności, ma wiedzę, ma kompetencje i chce przede wszystkim, chce być w polityce, to bardzo się cieszę, niech będzie w polityce. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pan Leszek Gieniec, partia Korwin. Bardzo bym chciał zadać pytanie koleżance, ale akurat łatwiej mi będzie panu Marcinowi, tak, przepraszam. W sumie jakiś czas temu dowiedziałem się, że polski Sejm uchwalił, że będziemy my Polacy wypłacać ofiarom Holokaustu renty, emerytury w wysokości 100 euro miesięcznie. Polska ma pokryć ten koszt.
Z drugiej zaś strony też dowiaduję się o tym, że rząd utajnił raport OZUS po to, żeby Polacy nie wiedzieli, co się naprawdę dzieje. Ja wiem, że pan nie był parlamentarzystą jeszcze, ale jak pan sądzi, po prostu dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Polacy mają być oszukiwani i po prostu nieinformowani o tym, co naprawdę się dzieje za ich plecami? Dziękuję. Oczywiście, drodzy państwo, nigdy nie należałem do żadnego ugrupowania politycznego i w dalszym ciągu nie należę. Startuję z list Platformy Obywatelskiej, bo program jest mi najbliższy. Odnosząc się do pana pytania, powiem tak. Ja nie orientuję się w tej ustawie akurat, o którą pan pyta, więc nie będę tutaj wymyślał niestworzonych rzeczy. Natomiast nie jestem za ksenofobią i rasizmem, który niestety w wykonaniu członków partii Korwin na każdym kroku słyszymy. Za mało czasu, żebym dawał w tej chwili przykłady, ale przepraszam, ja rozmawiam z panem przedstawicielem i taka jest formuła tego spotkania. Nie ma formuły, aby pytania były zadawane z publiczności. Myślę, tutaj pan redaktor powinien, a nie ja, tutaj kontrolować ten czas. Dlatego ja tu się odniosę, że to pytanie było również właśnie skierowane do mnie, ale pod kątem tych rzeczy, o których mówiłem. Dlatego na ten temat się nie będę wypowiadał. Oczywiście ja również nie będę się wypowiadał na temat tego, jak dokonywane były ustawy, jak dokonywane były pewne decyzje rządu, gdyż ja nie jestem odpowiedzialny za rząd. Jeszcze raz powiem, nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Startuję, bo posiadam pewne predyspozycje do tego, aby móc być politykiem. Jestem osobą kompetentną, a tak jak powiedziałem, najbliżej mi jest program Platformy Obywatelskiej, który dokładnie czytałem, który znam. Czytałem i znam w odróżnieniu od wielu, którzy startują z pewnych ugrupowań, a nie znają swoich programów. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, jeżeli dobrze pamiętam. Wszyscy mieli okazję zadać sobie wzajemnie. Kończymy tę rundę i zaczynamy rundę pytań od publiczności. Pierwsza odpowiadać będzie pani Małgorzata Belska. Jeszcze rok temu kandydowała pani do sejmiku województwa małopolskiego z Solidarnej Polski. Czy przeszła pani do Prawa i Sprawiedliwości, żeby móc trafić na listę, nie konkurując z doświadczonymi posłami Mularczykiem, Siarką, Romankiem czy radnym wojewódzkim Śliwą? To są pytania od naszych czytelników, internautów. Bardzo się cieszę, że dostałam takie właśnie pytanie o zmianę barw klubowych. Nikt nie zapytał Roberta Lewandowskiego, dlaczego opuścił polską ligę i ruszył na niemieckie boisko. Każdy chce grać w najlepszym zespole. Ja też chcę grać w najlepszym zespole i wydaje mi się, że jest to oczywiste. Każdy sięga po coś, co jest dobrze zorganizowane. A czy dlatego, że byłby problem z wejściem na listę, czy dlatego Małgorzata Belska zmieniła barwy klubowe, barwy partyjne? Nie dlatego. Uważam, że to pytanie tak naprawdę należy się kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości. Czy aby na pewno Małgorzaty Belskiej nie byłoby w tym składzie? Dziękuję bardzo. Druga odpowiedź to będzie odpowiedź pana Leszka Gieńca z partii Korwin. Czy partia opierająca się na kulcie lidera ma przed sobą przyszłość? Co stanie się, jak zabraknie wiekowego już Janusza Korwin-Mikkego? To jest bardzo dobre pytanie. Proszę państwa, to od narodu zależy, żeby wreszcie otworzył oczy i zobaczył po prostu, jaki program pan Janusz Korwin-Mikke głosi niezmiennie od wielu, wielu lat. Proszę państwa, przede wszystkim to jest człowiek, który walczy o Polskę. Ja nie będę dzisiaj opowiadał, dlaczego przyszedłem do partii Korwin półtorej roku temu, ale powiedziałem, że to jest jedyna partia prawicowa, która po prostu walczy o normalność. To jest jedyna partia, która mówi, że to Polak musi być wolny, że człowiek musi być wolny. Co się stanie, jak Janusza Korwin-Mikke zabraknie? Ja mam nadzieję, że będzie żył 101 lat po prostu słodząc herbatę i naprawdę w to wierzę, że po prostu w pewnym momencie Polacy się obudzą i zaczną po prostu działać. Oby nie było za późno. W dzisiejszych czasach naprawdę już stoimy prawie na głowie.
z tym wszystkim, co się dzieje. Praktycznie rzecz biorąc, wszelkie afery są momentalnie zamiatane pod dywan. To są rzeczy, które są zupełnie normalne. My, jako ludzie, którzy nie mają na nic wpływu, cały czas możemy tylko po prostu rozmawiać, dyskutować między sobą i nic nie możemy zrobić, bo te sitwy, które się stworzyły, one po prostu pilnują tak szczelnie tego, żeby nie daj Boże nie dopuścić. Jeżeli człowiek nagrany nielegalnie nie może nie można mu nic zarzucić, no to po prostu takie sobie prawo ustalili. Tylko na podstawie tego samego przepisu mnie, czy pana, czy panią ktoś może okraść pod pan komatem, powie: przepraszam, ale ja się nie zgodziłem na to nagranie. Proszę państwa, jeżeli my nie będziemy tworzyć prawa równego dla wszystkich, jeżeli polityk będzie ponad prawem stał i będzie mógł dowoli, nie wiem, okradać naród, proszę państwa, nigdy nie będzie normalności. Ja jestem po to, żeby tą normalność pomóc zaprowadzić, żeby to ludziom tłumaczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzecie pytanie, to jest pytanie do Macieja Rogoża. Co tak młody człowiek robi na liście do Sejmu? Kiedy pana zdaniem jest pora na polityczny debiut? Co robię? No skoro się dostałem na te listy, no to wydaje mi się, że zasługuje być na tych listach, tak? Chcę po prostu pomóc tutaj sądeckiej ziemi, chcę walczyć o jakąś lepszą zmianę, bo jesteśmy niestety odsuwani cały czas na bok. O co pan jeszcze pytał? Kiedy pana zdaniem jest pora na polityczny debiut? Wydaje mi się, że pora na polityczny debiut jest wtedy, kiedy człowiek czuje się na siłach. A ja się czuję, więc próbuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ jeszcze chwila czasu została, proszę tylko przypomnieć, ile pan ma lat. Mam 22 lata. No to już słuszny wiek, tak mi się wydaje. I teraz pytanie do pana Adama Wojtasa. Jak z perspektywy mieszkańca małej gminy Łącko zapatruje się pan na kwestię przyjęcia do Polski imigrantów z Bliskiego Wschodu lub Afryki? Trudny temat, jest rozgrywany politycznie. Szkoda, że akurat na okres wyborczy, że tak powiem, przypadł. Tak naprawdę, po pierwsze, to te osoby trzeba zweryfikować. My mamy służby, które pracują od 20 lat i są specjalistami w tym zakresie. Tutaj Platforma przyczyniła się do rozwiązania Straży Granicznej w Nowym Sączu, więc piękne budynki stoją. Natomiast puste. Ale wracając jakby do tematu. Kwestia jest złożona, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś porzuca dokumenty tożsamości gdzieś w jakimś ustronnym miejscu, znaczy, że ma coś do ukrycia. Więc po pierwsze te osoby trzeba zweryfikować. Powinny się tym zająć służby. Jeżeli ktoś ucieka faktycznie z obszarów działań wojennych, to uważam, że powinniśmy takie osoby przyjąć. Ale nie na takiej zasadzie, że nie wiem, 800 osób przyjeżdża do Nowego Sącza, tylko jeżeli by jedna rodzina czteroosobowa przyjechała do Nowego Sącza, to uważam, że w środowisku chrześcijańskim, w środowisku górali też tutaj, myślę, że przyjęlibyśmy ich z otwartymi ramionami i jeżeli by przyjechała jakaś kobieta z dwójką dzieci i z mężem, to na pewno by się gdzieś tutaj miejsce dla nich znalazło. Ale musi to być w sposób logiczny. Musi być to logiczne, tak? I to nie może być tak, że 800 osób nagle przyjeżdża do Nowego Sącza. I ja liczę na służby. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie od czytelników do pana Marcina Poręby. Dotychczas starał się pan być apolityczny, często zabierał głos i komentował wydarzenia polityczne w kraju, a przede wszystkim w Nowym Sączu. Jak to się stało, że w pana sondażu z 2014 roku wybory na prezydenta miasta wygrał Ludomir Handzel? Czy nie popierał pan już wtedy Platformy Obywatelskiej? Dziękuję bardzo za to pytanie, drodzy państwo. Tak, rzeczywiście uczestniczyłem w komentowaniu i wyrażaniu swojej opinii na temat życia politycznego w naszym regionie, ale również w całej naszej Polsce. Jestem do tego uprawniony, jestem doktorem politologii, mam dość duży dorobek naukowy, pracuję od ponad 7 lat naukowo, dlatego uważam, że moje opinie, które tak często były wykorzystywane przez media, widocznie były obiektywne, bo jeżeli redaktorzy zauważyliby choć trochę cień subiektywizmu w tych opiniach, po prostu by mnie o to nie pytali.
To jest, tak powiedzmy, jedna część mojej odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o drugą, bardzo się cieszę, że to pytanie padło. I od razu już dzisiaj Państwa zapraszam w poniedziałek o godzinie 12 w miasteczku galicyjskim. Będzie promocja mojej książki właśnie związanej z prowadzonymi badaniami rok temu na prezydenta miasta Nowego Sącza, gdzie w książce całkowicie i krok po kroku przedstawiamy metodologię badań, którymi rzeczywiście się posługiwaliśmy. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o sam fakt badań, to nikt nie może mi zarzucić, że trend nie został wychwycony. Tak? Z dokładnością, no wiadomo, są to tylko badania sondażowe, nie są to wybory, nie jest to typowy wynik, natomiast trend został zachowany. Tak samo, jeżeli chodzi, to już odpowiem, jeżeli chodzi o wygraną pana Ryszarda Nowaka, pamiętamy, że ona była, wygrana była 188 głosami. W badaniu rzeczywiście Ludomir Handzel otrzymał taki sam wynik jak w wyborach, natomiast 6% rzesza niezdecydowanych, ja wiedziałem od razu, że to są wyborcy Nowaka, tylko po prostu nie chcą się ujawnić. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy rundę pytań od naszych czytelników, internautów. I możemy przejść do podsumowań i oświadczeń. Właśnie pan Marcin Poręba, który przed chwilą odłożył mikrofon, jako pierwszy ma głos. 2 minuty dla każdego z Państwa. Szanowni Państwo, posłużę się tutaj cytatem Arystotelesa i powiem, że celem polityki jest dobro obywateli. Dbałość o wspólne dobro wymaga roztropnego zarządzania państwem. Zarządzanie państwem jest sztuką, która wymaga przede wszystkim wiedzy, zdolności i predyspozycji psychicznych. Dlatego, drodzy Państwo, czując się akurat w tych obszarach mocny, postanowiłem w tych wyborach uczestniczyć. Dlaczego? Dlatego, drodzy Państwo, że główne tezy mojego programu, mianowicie bezpieczeństwo, wiedza, przyszłość, to niejako cechy mojej osoby. Ja w tych obszarach się znam i wiem, jak w tych obszarach działać. Między innymi już wspomniane wcześniej moje pewne elementy programowe, mianowicie właśnie ograniczenie kadencyjności. Ale to przede wszystkim chodzi o to, aby, drodzy Państwo, odważyć się i zdecydować głosować na nowe twarze. Ja zachęcam wszystkich, bez względu na to, na jaką partię głosują, aby rzeczywiście poszli do wyborów 25 października. Drodzy Państwo, pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, że chcemy brać sprawy w swoje ręce. Wybierajmy, a właśnie wybierajmy młodych, energicznych, nowych ludzi do polityki. Chcemy zmieniać państwo, chcemy, aby państwo było lepsze. Bądźmy odważni i bądźmy odpowiedzialni. Wybierajmy i wybierajmy tych, którzy rzeczywiście będą realizować cele dla dobra państwa, dla dobra Polski, dla dobra Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i 2 minuty dla pani Małgorzaty Belskiej. Szanowny wyborco, dopóki są ludzie, których nie stać na dentystę, dopóki są ludzie, którzy posiadając skierowanie do lekarza specjalisty oczekują rok, 2 lata i dłużej, a ci, którzy mają pieniądze, mogą być przyjęci za 2 godziny. Dopóki w Polsce ekspedientka pracuje 6 dni w tygodniu, o wolnej sobocie może pomarzyć, a jako wolny dzień może tylko wybrać dzień przepracowany w niedzielę. Dopóki milionów osób nie stać na zapłacenie w terminie swoich należności finansowych. Dopóki młodzi ludzie w setkach tysięcy rocznie wyjeżdżają poza Polskę w poszukiwaniu pracy i godnych zarobków, dopóty moim zdaniem nie możemy tak po prostu odwracać się i mówić, taka jest Polska, w takim kraju żyjemy, bądź parafrazując, taki mamy klimat. Musimy solidnie podejść do tematu, i musimy wziąć sprawy nie tylko w swoje ręce, ale musimy zaprosić też naszych znajomych, którzy nigdy nie chodzą do wyborów, bo twierdzą, że i tak to nic nie da.
Bardzo zachęcam do tego, aby wszyscy wybrali się w niedzielę 25 października do lokali wyborczych. Wcześniej Państwo postarajcie się sprawdzić, gdzie są Wasze lokale wyborcze. Uważam, że Polska jest w tym momencie na takim zakręcie dziejowym, gdzie może być tylko lepiej. Musi być lepiej. Musi być zmiana. I myślę, że na tą zmianę mamy właśnie teraz szansę. Zachęcam do głosowania. Jeżeli oddacie Państwo na mnie głos, będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Rogusz. Proszę Państwa, Ruch Kukiz ma strategię, która mam nadzieję uzdrowi polskie społeczeństwo, Polskę. Proszę Państwa, zachęcam ludzi młodych do pójścia do urn. Bardzo wiele młodych ludzi nie idzie, nie głosuje. Naprawdę apeluję do Was, weźcie sprawy w swoje ręce, idźcie i zagłosujcie. Mamy partie, które obiecują gruszki na wierzbie. Prawo i Sprawiedliwość obiecuje 500 zł na dziecko. No nie wiem skąd. No Platforma obiecywała przez 8 lat. No i mamy efekt tego, co obiecywała. Nowoczesna. No jeśli Pan się dowie w końcu, jak pomóc najuboższym, Panie Wojtas, no to proszę mi wysłać taką notatkę, dobrze? Bo wydaje mi się, że o tych czasach, co Pan mówił, no dziecko się nie naje czasami. Czasami, prawda? Wydaje mi się, że te artykuły pierwszej potrzeby, jeśli wy je dwukrotnie zwiększycie, no to przysłowiowa matka za co kupi bułkę dziecku. Tak jak mówię, apeluję o rozwagę, proszę Państwa. Macie jeszcze tydzień na podjęcie decyzji. No i wszystko jest w Waszych rękach. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo i właśnie pan Adam Wojtas został wywołany do tablicy. Odpowiadam. Jeżeli to 500 zł trafi do rodziny alkoholowej, czy zostanie wydane na to dziecko, czy na inne produkty? To jest po pierwsze. My uważamy, że taka pomoc bezpośrednia jak najbardziej się temu dziecku należy. Trzeba ją dystrybuować w szkole. Trzeba to robić pod nadzorem, a nie, że po prostu dajemy 500 zł. To jest demagogia, którą wymyślił sobie PiS i który oszukuje biednych ludzi. Taka jest prawda. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o Nowoczesną, my jesteśmy za równym i sprawiedliwym państwem. Nie zgadzamy się na to, żeby rolnik, który ma 200 hektarów powierzchni, płacił 10-krotnie niższą stawkę niż taksówkarz w Nowym Sączu czy piekarz. Nie zgadzamy się na to, jak pani tutaj wspomniała, pani sprzedawczyni pracowała 40 godzin tygodniowo w Biedronce, a pani nauczycielka 18 i nikt ją nie kontrolował. Ja uważam, że nauczyciel powinien być w szkole od 8 do 16. To nie znaczy, ja znam nauczycieli, którzy mają 3-4 etaty w Nowym Sączu. Więc uważam, że to jest strasznie niesprawiedliwe wobec tych ludzi, którzy ciężko pracują. Ja się na to nie zgadzam, żeby w wieku 40 lat ludzie ze służb mundurowych odchodzili, a potem prowadzili sobie działalność lub inne inicjatywy. To jest głęboko niesprawiedliwe wobec ludzi, którzy pracują na budowie. Czym się ta praca różni od człowieka, który zasuwa na budowie po 8 czy 10 godzin? Czym się różni? Także my nic nie obiecujemy. My uważamy, że państwo powinno być sprawiedliwe i równe dla wszystkich grup społecznych. Dziękuję bardzo. Proszę o głos na Nowoczesną. Dziękuję bardzo i pan Leszek Gieniec, partia Korwin. Kochani, ja od najmłodszych lat przede wszystkim mówiłem, że dla mnie wartości to jest Bóg, honor i ojczyzna. Honor mi państwo zabrało, ojczyznę mi państwo sprzedało. Taka jest prawda. Ja uważam, proszę państwa, że rządzący muszą przede wszystkim popatrzeć na to, że najważniejszy w tym całym systemie to jest ten człowiek, który pracuje ciężko i czasami nie ma co do garka włożyć, ale nie dlatego, że ktoś mu da 500 zł na dziecko, czy nie da 500 zł na dziecko, bo państwo, żeby dało 500 zł na firmę, musi zabrać 700. Proszę państwa, my musimy doprowadzić do tego, żeby przede wszystkim ilość urzędników była adekwatna do ilości ludzi pracujących. Niepotrzebne ustawy trzeba zlikwidować, to jest 30-40% ustaw.
Podatki trzeba uprościć. Podatek dochodowy jest totalną fikcją w Polsce. Emeryci, renciści, ludzie, którzy pracują w budżetówce, fizycznie tego podatku nie płacą, tylko na tym etapie po prostu rząd udaje, że musi dopłacać do ZUS-u. Proszę Państwa, a raporty są utajniane, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. Proszę Państwa, dzisiaj przede wszystkim to polityk musi wiedzieć, że on jest służącym człowieka. On ma działać dla dobra narodu. To jest Polska. Bóg przede wszystkim jako wartości, jako tradycje. Jeżeli człowiek po prostu się pozbędzie swoich wartości, wpuścimy islamistów, bo nam Niemcy tak każą, proszę Państwa, to już jest po naszej cywilizacji. To jest jednoznaczne. Następna rzecz jest, my musimy sobie zdać sprawę, że to ja zarabiam pieniądze, Państwo zarabiacie pieniądze, a rząd tymi pieniędzmi dystrybuuje. Im mniej będzie ingerencji rządu w życie człowieka, tym lepiej. Rząd ma się zająć obronnością, ma się zająć potrzebną infrastrukturą, tymi rzeczami, którymi musi zająć, a całą resztę oddać ludziom. Ludzie są mądrzy jeszcze i wiedzą, co zrobić, wiedzą, kiedy posłać dzieci do szkoły, wiedzą, czy dziecku dać drożdżówkę, czy kupić soczek. Ludzie sobie poradzą, tylko nie mogą mieć zabieranej większość swoich dochodów. Dzisiaj po prostu jest taka sytuacja, że, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, na przykład Prawo i Sprawiedliwość głosowało za podniesieniem opłaty paliwowej. To są też podatki ukryte, które są zrobione. Nie możemy do tego dopuścić, żeby tak było. Polak musi być wolny. Dziękuję bardzo. W ten sposób zakończyliśmy naszą dzisiejszą debatę. Można klaskać. Ja tylko przypomnę, że kluczem do dzisiejszego doboru naszych dyskutantów było to, że Państwo po raz pierwszy startują w wyborach do parlamentu. Zapraszam na następną debatę, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Będzie to debata kandydatów do Senatu. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za Państwa udział i za Państwa obecność.